Wracamy do Prosto z Kadru i tak jak już zapowiedziałem wcześniej, zarówno na początku audycji, jak i na Facebooku, na którego oczywiście zapraszam, Prosto z Kadru, wystarczy wpisać, jest aktualny post dotyczący dzisiejszej audycji. Temat gry Batman Arkham VR, który jest bardzo wyjątkową grą, ale o tym za chwileczkę, bo teraz kilka słów ogólnie. Seria gier Arkham związana z Batmanem to jest seria produkcji, która zadebiutowała w 2009 roku swoją pierwszą produkcją, Batman Arkham Asylum. Jest to tytuł tworzony przez studio Rocksteady, które wcześniej, tworząc tylko jedną strzelankę, tak kolokwialnie mówiąc, nagle wzięła się za projekt, który okazał się jedną z najlepszych gier na podstawie komiksów. Nawet została dodana do Księgi Rekordów Guinnessa, tylko teraz nie pamiętam, czy Arkham Asylum, czy Arkham City, jako najlepiej oceniana gra na podstawie komiksów w historii ever. Więc no, coś jest tutaj na rzeczy. Ogólnie mieliśmy kilka gier z tych serii, ale tak takich głównych fabularnie mieliśmy właśnie Asylum w 2009, Arkham City w 2011, Arkham Origins w 2013, która była robiona przez inne studio, Warner Bros. Games Montreal, ponieważ w tym czasie Rocksteady pracowało nad swoją finałową częścią, która wyszła w 2015 roku i nazywała się Batman Arkham Knight. I ja mam taki bardzo specyficzny stosunek do tych gier, ponieważ co ciekawe, mnie najbardziej pod kątem chociażby historii najbardziej podobała się część, która nie była robiona przez studio oryginalne. Dla mnie Arkham Origins chyba jest najlepiej ogólnie opowiedzianą i napisaną historią z tych wszystkich. Miała właściwie te wszystkie elementy, których brakowało mi w tych wszystkich innych grach od Rocksteady. Moim zdaniem studio Rocksteady potrafi bardzo zrobić bardzo dobre momenty, jakieś elementy fabularne, jakieś sceny konkretne, ułożenia, ale całościowo wychodziło zwykle no średnio. Było bardzo dużo rzeczy, do których można było się przyczepić. No, moim zdaniem popełnili też dużo błędów pod kątem adaptacji pewnych chociażby postaci na rzecz igier. Niesławny Bane, którego próbowano właśnie naprawić w Arkham Origins, chociażby tak moim zdaniem to wyszło. No i w końcu dotarliśmy do finału Arkham Knight, który no, wzbudził bardzo mieszane uczucia wśród graczy. Chyba głównie przez to, że tutaj wersja pecetowska była napchana błędami. Tutaj ta przeniesienie tej gry na wersję na komputer osobiste no, nie była zbyt udana. No i wszyscy myśleli, że to już jest koniec, jeśli chodzi o studio Rocksteady. Zresztą opowiedzieli, że to jest ich ostatnia produkcja z tą postacią. Kończą wszystko to, co zaczęli już kilka lat wcześniej. Okazało się jednak, że nie. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie coś takiego jak PlayStation VR, czyli taki dodatek do PlayStation 4, pozwalający właśnie po założeniu takiej gogli rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, mogliśmy po prostu mieć te doświadczenie właśnie tego typu, z dodatkiem też kontrolerów Move już wcześniej powstałych. Studio Rocksteady ogłosiło, że zrobi kolejną grę z Batmanem z serii Arkham, która się będzie nazywała Batman Arkham VR. Reklamowano ten tytuł hasłem związane z tym, że możemy się wcielić w Batmana tak naprawdę, to znaczy, że zakładając po prostu ten zestaw, będziemy mieć widok z pierwszej osoby i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ no jakby tutaj hasłem reklamowym chyba szczególnie właśnie przy Batman Arkham Knight to podkreślali, Be the Batman. I te Be the Batman tak średnio trochę wyszło w tym Arkham Knightie, przyznam szczerze, natomiast w Arkham VR, o mój Boże, to doświadczenie jest po prostu niesamowite. Ogólnie Arkham VR jest taką grą przygodową, gdzie rzeczywiście wcielamy się w postać Batmana, widzimy właśnie wszystko z widoku pierwszej osoby. Nie powiem wam, gdzie dokładnie jest osadzona fabuła tej części, ponieważ to byłby bardzo duży spoiler do niej, mimo że przejście jej trwa może jakieś 20-30 minut na dobrą sprawę, ale to jest naprawdę niesamowicie dobre 20-30 minut i ta jakby oferta samej tej gry jest adekwatna do jej długości, zatem no tutaj naprawdę zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Prowadzimy śledztwo i będąc właśnie z widoku tej pierwszej osoby możemy na własnej skórze przeżyć coś takiego jak zakładanie maski na głowę,
Możemy rzucać batarangami, podnosić obiekty, badać wskazówki przy bad komputerze. I no, to jest naprawdę... To jest chyba najlepsza gra od Rocksteady, taka kompletnie, jeśli chodzi o Batmana, ponieważ przez to, że ona była taka bardzo w pewien sposób zamknięta, gdzie mieliśmy to właśnie takie po prostu sceny, fragmenty takie intymne wręcz z otoczeniem i postaciami, tworzyło niesamowity klimat. Właściwie wycisnęli z tego klimatu, który oni potrafili zrobić, chyba wszystko, co tylko mogli, i to tutaj widać. Mamy tutaj kilka postaci, które się przewija po drodze. Gościni, na przykład pingwin i inne. Tutaj też nie chcę spoilerować. I to jest po prostu niesamowite, kiedy my możemy spojrzeć im prosto w twarz, prosto w oczy właśnie dzięki temu zestawowi PlayStation VR. Zobaczyć te wszystkie szczegóły, które są na ich twarzach, modelach. To robi niesamowite wrażenie. Naprawdę. Klimat jest tam odpowiednio odtworzony tą samą scenografią. I wiecie, ja wcześniej miałem do czynienia tylko raz z tą wirtualną rzeczywistością na zasadzie któregoś tam Oculus Rifta, który był taki, taki sobie na mnie wywarł wrażenie. Natomiast cały ten sprzęt PlayStation VR działa naprawdę dobrze, naprawdę robi ogromne wrażenie. Ja tak się śmiałem, że jak go założyłem wtedy pierwszy raz i zacząłem grać, i same menu z samej gry jest tym, że się stoi na dachu komisariatu przy bad sygnale i tak mówię, a jak się pewnie obrócę za siebie, to niczego nie będzie. I jak się bardzo mocno zdziwiłem, jak właściwie w każdą stronę, jak obracałem głowę, to mogłem się przyjrzeć wszystkiemu, co wokół mnie leży, i się przyglądać, wychylać, gdzieś tam coś podpatrzeć. No, wrażenie niesamowite. No a ten jakby element gry przygotowania robi też to, że mogliśmy te lokacje, do których mieliśmy dostępu, badać, spacerować, odkrywać jakieś smaczki, easter eggi, troszeczkę pogłówkować, jak się dostać do pewnych lokacji na przykład, czy przepraszam, nie lokacji, tylko do jakichś zamkniętych skrytek. No, naprawdę. Są tam, jest wiele scen, gdzie właśnie możemy prosto w twarz spojrzeć niektórym postaciom. Okej, okay. W trailerze był głos Jokera, więc może po prostu powiem, że Joker jest w tej grze. I powiem wam, że jako osoba, która się za dzieciaka ogromnie bała tej postaci, być w grze, gdzie trzeba mu spojrzeć prosto w twarz, robi niemałe wrażenie, naprawdę. I te modele postaci są też, właśnie tak jak wspomniałem, bardzo ładne, przez co efekt jest tym bardziej wzmożony. Kiedy już przejdziemy grę, możemy też poza rozwiązywanie dodatkowych jakichś tam zagadek Riddlera, co nam przedłuża jakoś całą grę do około 2 godzin, jeśli się nie mylę. Można też oglądać modele graficzne tych postaci prosto w bad komputerze, możemy je włączyć, żeby były na przykład w różnych pozach i tak dalej, i możemy się dokładnie przyjrzeć i docenić chociażby to, jak bardzo dużo tej pracy włożono. Powiem tak, gdyby Rocksteady udało się zrobić taką dłuższą produkcję tego typu, która jej przejście by, nie wiem, trwało jakieś 8 godzin, na przykład 10 godzin, to by była prawdopodobnie dla mnie najlepsza gra z Batmanem, jaka kiedykolwiek powstała. I te wszystkie ich poprzednie części typu Arkham, które oczywiście naprawdę dały dużo nowego w kontekście tego, jak do tej pory wyglądały gry z Batmanem, ponieważ naprawdę połączyli ze sobą wiele elementów, które były zwykle rozdzielnie, no to Arkham VR no, był tym praktycznie tym ostatecznym doświadczeniem, jakie można mieć, wcielając się w postać Batmana w grze. I moim zdaniem to jest coś, do czego Rocksteady powinno kiedyś wrócić i naprawdę zrobić taką pełnoprawną produkcję, która nam zajmie troszeczkę więcej czasu, żeby ograć, bo to jest coś po prostu niesamowitego. Jeśli macie PlayStation VR, serdecznie was zachęcam, żeby zapoznać się z tą grą. Jeśli no, nie posiadacie sprzętu, bo wiadomo, no, to są zawsze jakieś dodatkowe wydatki, sprawdźcie, czy na przykład ktoś z waszych znajomych nie ma, zachęćcie, żeby wypróbować. Dla mnie każdy fan Batmana naprawdę powinien sprawdzić tą produkcję. Tak jak mówiłem, gdyby nie to, że to jest taka bardzo króciutka gra przygodowa, to by tak, bo to głównie czas ile poświęcamy, żeby przejść całą produkcję. Gdyby nie to, to naprawdę najlepsza gra z Batmanem, jaka powstała.